Zapraszam pana premiera Grzegorza Kołodko i zapraszam pana Michała Ozdębę, radnego też na Woli. Wręczamy kolejne wyróżnienia. I teraz uczniowski klub sportowy Lolek, prezes Jerzy Florczak. Klub powstał w 2006 roku. Jednym z założeń powstania klubu było integrowanie młodzieży z terenów byłych PGR-ów z młodzieżą z rodzin lepiej sytuowanych. Swoją nazwę zawdzięcza patronowi szkoły, przy której działa, czyli Janowi Pawłowi II. Sekcje: piłka nożna, piłka ręczna, judo, wspinaczka, szachy i tenis stołowy. Klub sportowy Lolek, prezes Jerzy Florczak. Zapraszamy do zdjęcia. O, teraz pięknie, poproszę o brawa. I kolejny klub MUKS Krótka Mysiadło. Prezes Agnieszka Solamanowska. Klub posiada mini siatkówkę dziewcząt, medalowe miejsca we wszystkich kategoriach na ogólnopolskich turniejach mini siatkówki, złoty medal w całym cyklu Grand Prix Błonia, zakwalifikowanie się trzech drużyn do finałów Mazowsza w turniejach mini siatkówki i kolejne osiągnięcia kadetki, udział w rozgrywkach drugiej ligi kadetek i awans do grup play-off. Seniorki, udział w meczach barażowych o awans do drugiej ligi. Pierwsze miejsce w grupie rozgrywek trzecioligowych w sezonie 2014-15. Poproszę o wyróżnienie. Wręczamy. Poproszę o brawa. I jeszcze jeden klub, jest to uczniowski klub sportowy Orlęta Mroków, prezes Stanisław Zborowski, poniżej 10 lat, rocznik 2004, Liga Mazowiecka, Orliki zajęły trzecie miejsce, turniej Nadstal Cup 2004, drugie miejsce, nagrodę odbiera pan Grzegorz Kos. Dziękuję bardzo, dziękuję wręczającym. Teraz chciałem zaprosić w imieniu tych, którzy odbierali te wyróżnienia. Mam dziś pecha, mam życzenie, byś po jesieni dziś swój obraz nagi do mnie przyjdź bez niczego, pokaż w końcu mi, które miejsce jest najlepsze. Dziękujemy bardzo. Sebastian Iwanowicz na gitarze, Niewomir Tomczyk, perkusjoner, Andrzej Solarski, gitara, bas akustyczny, Katyczek. Dziękujemy.